Lucyfer chce zabić syna Paliona i to info jest prawie że pewne z tego powodu, że po całym Palionowie są porozwieszane manekiny syna Paliona. Jest to totalnie dziwna akcja i bardzo mi się to nie podoba, ponieważ to oznacza, że ktoś jest w niebezpieczeństwie, a mi, ja nie lubię takich sytuacji, ja naprawdę mega nie lubię takich sytuacji, ponieważ na Palionowie w końcu powinien być spokój, powinna tu być cisza, powinna tu być fajna, miła atmosfera, a ciągle ktoś nas tutaj torturuje. W dzisiejszym odcinku będę starał się dalej ustalić, co dokładnie planuje Lucyfer w stosunku do syna Paliona, z tego powodu, że nie znamy jego konkretnych planów, wiemy tylko, że syn Paliona jest zagrożony. Nie miałem okazji w ogóle porozmawiać z synem Paliona, bo nie potrafię się z nim jakoś spiknąć tutaj na tym serwerze. Nie widzimy się tutaj, nie wiem gdzie on jest, nie wiem co się z nim dzieje. Muszę zostawić jakąś wiadomość Dave'owi i nie wiem, jest strasznie dużo rzeczy do ogarniania. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Zanim rozpoczniemy odcinek, to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, co tutaj się dzieje. Odcinki codziennie godzina 19:19 na plusie odcinki o godzinie 14:00 codziennie i jest Roblox, więc zachęcam do tego, żeby wbić. Lecimy z odcinkiem. Zaczynam przed domkiem tradycyjnie, to już jest taki normalny widok. Jakby ja na samym wstępie chcę wam pokazać kilka rzeczy. Przede wszystkim, no to tak, tam powstał dom od Dave'a w ogóle, co już pewnie widzieliście u niego na kanale. To jest taka willa ogromna. Ja nie wiem, ja w tym momencie muszę zatrudnić pracowników jakichś, żeby mi też zbudowali jakiś dom, bo przecież to co tutaj się dzieje, to co tutaj jest, przecież to jest tak ogromna willa, to jest niesamowite. Ale pomijając ten fakt póki co, jest ten problem, o którym mówię od samego początku. No są powieszone te manekiny syna Paliona po całym Palionowie i mi się to totalnie nie podoba. Musimy zlokalizować, o co chodzi. Zanim jednak, to ja bym poszedł tam do tego domku od Dave'a, bo chciałbym mu tam wskazać, znaczy wskazać, chciałbym mu zostawić tabliczkę, w której opiszę mu wszystko, jak to wygląda i tak dalej. Tylko czy ja mam jakieś tabliczki? Coś tu będziemy mogli skraftować, myślę. Tutaj, o, idealnie mi starczy, żeby skraftować. Dobra, gdzie mam crafting? Tu są craftingi, przecież tu na prawo. O, jest, dobra. Mamy crafting i teraz tak, pozostawimy mu wiadomość na tabliczce. U niego na chacie, no bo to, jak to jest jego nowa chata, to on teraz tam pewnie dosyć często jest, więc tam zostawimy mu informację dotyczącą właśnie syna Paliona i tego, że on jest w niebezpieczeństwie i tego, że Lucyfer porozwieszał jego manekiny po całym Palionowie, ponieważ to jest totalnie powalona akcja i Dave powinien o tym wiedzieć, a z Dave'em też nie umiem się tutaj znaleźć na serwerze i to też mi się nie podoba. Ogólnie nikogo nie widuję na tym serwerze, nikogo. Dobra, zostawmy tabliczki tutaj. Dave, mam info. Syn Paliona jest w niebezpieczeństwie. Nie mieści mi się. Niebezpieczeństwie. Twie. Tak dobrze jest. Musimy mu. Musimy nie mój, tylko mu pomóc. Musimy mu pomóc. Co ja mam jeszcze napisać? Po całym Palionowie. Nie mieści mi się tutaj. Palionowie wiszą manekiny syna. Lucyfer chce go zabić. Dobra, musimy. Mamy informację, którą zostawiliśmy Dave'owi i teraz. Mam nadzieję, że Dave to zobaczy i się jakoś do mnie odezwie. Ja nie mam już więcej tabliczek, żeby zostawić mu więcej informacji. Chyba, że ja tam miałem miejsce na dole jeszcze? Nie, wykorzystałem całe miejsce. No dobra, niestety. Nie mamy więcej miejsca na to, żeby poinformować Dave'a, co dokładnie się dzieje, więc musimy niestety po prostu liczyć na to, że Dave przyjdzie z tym jakoś, odezwie się, zostawi jakąś tabliczkę i to jest chyba jedyny sposób na to, żebym mógł się z nim skontaktować, bo jest, nie ukrywam, ciężko. Ale w dzisiejszym odcinku chciałbym przejść po tych manekinach, ponieważ coś czuję, że wśród tych manekinów będą inne różne rzeczy. Tylko ja chodząc po takich miejscach, chciałbym sobie ogarnąć jeszcze podkę na niewidzialność. Ja tutaj mam tą moją tajną bazę podziemną i tam bym chciał zejść po podki z tego powodu, że będą mi bardzo potrzebne, tak mi się wydaje. O, to niestety. Co to są za drzwi? Czekajcie. Co to jest? Obóz? O co chodzi? O co chodzi? Dlaczego obóz? Dlaczego obóz? Dobra, czy to chodzi o ten obóz, który jest tam właśnie, gdzie znaleźliśmy w poprzednim odcinku ostatniego manekina? Ej, nie wiem, dobra, bierzemy sobie podki na niewidzialność, bo one nam się przydadzą, skoro idziemy w tamto miejsce. Mam jedno wiadro, ale chętnie bym wziął jeszcze wiadro z mlekiem, ponieważ, no, nie ukrywajmy, ale przyda się wiadro z mlekiem też. Czy ja tu mam wiadro? Mam wiadro, dobra, odlejmy tutaj jedną wodę. Odlewamy i bierzemy szybko tutaj od krowy. Dobrze, ja tutaj mam te krowy, bo to gdyby nie te krowy, to byłaby lipa. A tak to będziemy mogli sobie wypić podkę na niewidzialność i wypić później mleko, jak będziemy chcieli znów być widoczni. Tylko czekajcie, przeanalizujmy to, co ja właśnie usłyszałem. Ja tutaj jeszcze tylko w kimę pójdę na szybko, żeby się przespać w łóżku wygodnie, żeby był dzień. Dostałem tabliczkę, że w obozie coś jest, czyli
Czyli chyba chodzi o tamten obóz, tak mi się wydaje. No bo przecież tam byliśmy, tam był ten manekin i tam widocznie coś jest ukryte i coś Lucyfer chce mi przekazać. Więc chyba Lucyfer. Mam nadzieję, znaczy w sumie to nie mam nadzieję, że Lucyfer, ale podejrzewam, że Lucyfer z tego powodu, że to on tutaj odpowiada za tą całą akcję, za te wszystkie problemy, które są związane z synem Paliona i to, że on chce go zabić, więc musimy zlokalizować problem. Trzeba zlokalizować problem. Tak wygląda sytuacja. Więc lecimy w tamtą stronę. Tutaj jest ten obóz. On jest w ogóle strasznie blisko mojego domu. Ja go w ogóle niedawno odkryłem, tak z tego co kojarzę. Ja nie wiedziałem o jego istnieniu. Dobra, tu zostawiłem tą łódkę, jak widać. Dobra, i teraz tak. Czy tu jest coś poukrywane? Tu jest ten syn Paliona. Przejrzyjmy te wszystkie skrzynki, ponieważ skoro on mówi, że tutaj coś jest, to tutaj będzie coś ukryte. Albo jakieś ukryte przejście pod czymś, czy coś. Tu jest skrzynka. Ała! Tu? Czy tu są... Tu nie ma. Tu coś może za tym. Może coś za namiotem. Nie, za namiotem nic. Dobra, tu nic. Tu jest jeszcze skrzyn... O! W dół. Okej. Dobra. Czekajcie, odkładam to, że niby mnie tutaj nie było. Dobra, sprawdźmy jeszcze inne rzeczy, zanim tam zejdę na dół. Ponieważ chcę mieć pewność, że to chodzi o to. Dobra, no tu nic więcej nie ma. Czyli tu chodzi na pewno o to. Tu coś ukrytego. Nic, dobra. Tu już sprawdzałem chyba. Tu sprawdzałem. No kurczę, zebrałem to. Tu sprawdzałem. Dobra, schodzimy na dół. O co tutaj chodzi? Co to jest za miejsce? Co my tu mamy? O nie. Czy to jest zbroja Lucyfera, którą on sobie przygotował na tą całą walkę? Czy to jest zbroja Lucyfera? Albo manekin Lucyfera, nie wiem. Dobra, to jest powal... Dobra, piję potę, żeby tu mnie nikt nie zobaczył. Tam coś jest jeszcze. Syn Paliona. Manekin syna Paliona kolejny. Ej, o co chodzi? Ej, o co chodzi? Dlaczego on tam w takich płomieniach jest jakby? Co jest nie tak? Co jest? Dlaczego to się zamknęło? Co jest? A tu jest popłytka jakaś! Ej, dobra! Czy ja w tym momencie skazałem syna Paliona na śmierć? Czy to jest? Dobra, nie wiem, musimy ich poinformować. Dobra, to są tabliczki jakieś, czekajcie. Kim on jest? Tajemnica. Czułem, że tu przyjdziesz. Zależy ci na innych, ale nie dasz rady ich uratować. Mimo wszystko lubię dawać nadzieję. Powiem ci, jak będzie. Ujawnię wszystkim, kim jest. Kim jest syn Paliona. Co? Za długo to trwa. Ukrywa się. A ja pokażę, kim tak naprawdę jest. Najpierw dam wam jego zdjęcie. Następnie wyślę paczkę. Na koniec dam wam adres. Sami sprawdzicie, kim jest syn Paliona? Koniec ukrywania. Co? Czekajcie, bo ja, czy ja czegoś nie rozumiem? Czy celem Lucyfera nie jest zabicie Paliona, tylko ujawnienie, kim on jest? Czy o to mu chodzi w tym momencie? Ej, dobra, czekajcie, bo to jest... To przerasta mnie. Czy Lucyfer chce nam wszystkim pokazać twarz syna Paliona? Szok. Szok totalny. Ja nie wiem, co ja mam myśleć w tym momencie. Ponieważ z jednej strony jestem tego mega ciekaw, bo nie wiem, kim jest syn Paliona tak naprawdę. No wydawało mi się, że jego synem, ale skoro tu on chce pokazać jakąś twarz, czy to jest ktoś, kto go udaje? Nie wiem, ktoś, kto się za niego przebiera, czy coś? Nie wiem, totalnie dziwna akcja. Dobra, to jeszcze raz przeczytajmy, może ja czegoś nie zrozumiałem. Czułem, że tu przyjdziesz zależeć na innych, ale nie dasz rady ich uratować. Mimo wszystko lubię dawać nadzieję. Powiem ci, jak będzie, ujawnię wszystkim, kim jest. Syn Paliona. To za długo trwa, ukrywa się. A ja pokażę, kim tak naprawdę jest. Najpierw dam wam jego zdjęcie. Następnie wyślę paczkę, na koniec dam wam adres. Sami sprawdzicie, kim jest syn Paliona. Koniec ukrywania. Dobra, czyli prawdopodobnie on te wszystkie rzeczy ujawni nie tylko mi, ale również na przykład Dave'owi albo Klocowi. Więc prawdopodobnie u nich też może się coś dziać, więc koniecznie idźcie i tam sprawdzajcie, co się będzie działo, ponieważ możliwe, że u nich już coś się pokazało. Możliwe, że któraś z tych rzeczy już u nich była, więc... Nie wiem, co mam myśleć o tym. To jest za dużo dla mnie. Nie wiem, ja stąd idę, nie chcę tu być, muszę to miejsce pokazać Dave'owi, muszę, ponieważ to jest nienormalne, że takie rzeczy się znajduje, to mnie, znowu te krzaki wszędzie tu są, nie wiem, dobra, wracam z powrotem do domu, odjeżdżam tą łódką, niech ta jedna łódka sobie tu zostaje. Nie wiem,
przerasta mnie to. Muszę wrzucić odcinek, ponieważ nagrywam właśnie w takich godzinach, w których trzeba wrzucić odcinek, więc tego dnia, w którym nagrywałem, odcinek będzie lekko spóźniony. Nie wiem, widzowie, to wszystko jest to za dużo. To jest po prostu za dużo. To jest za dużo. Nie wiem. Wychodzi na to, że za kilka dni dowiemy się, kim jest tak naprawdę syn Paliona. Nie wiem, co mam o tym myśleć w ogóle, nie mam pojęcia. Ale póki co, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Ja jestem dalej niewidzialny, ale już piję sobie mleko. Trzymajcie się, napiszcie mi, o co o tym myślicie. I tyle, po prostu do jutra. I pamiętajcie, na plusie odcinki codziennie o 14, a 19:19 codziennie tutaj. Wychodzi na to, że dowiemy się, kto jest tak naprawdę synem Paliona.